To było tak. Ktoś tam zgwałcił córkę, śmieć jakiś. A ona wstydziła się iść na policję. Za to poszła nakablować na mnie, jak się wkurzyłem i próbowałem jej pomóc. Konsekwencje jej kłamstw były tragiczne. Ale o tym później. Dlatego ona pójdzie grzecznie powiedzieć prawdę na policję. Chciało się zaganiać na mnie, jak serce na dłoni dałem wszystkim i tyle dobroci? To teraz będziecie sami na siebie kablować, aż wszystko wyprostujecie. No chyba, że się podobało, to wtedy kazirodztwo. Myśleliście, że nie wiem. Że nie wiecie. Że ja wiem. A ja wiedziałem, że wiem. I że wy nie wiecie, że ja wiem. I co teraz, mała? Dobra, skądź ta ciopcianie i wyjdź ze mnie, bo zaraz wymiotuję. I cisza. Gdzieś z góry brzęczy, brzęczy, szumi i drży. A później? Dlaczego mi w życiu nie wychodzi? Dlaczego jest jak jest? Dlaczego zawsze coś nie tak? Ale dziekana! Jejku! A jak ten psychol mnie nagrywał? Przecież zawsze nagrywa ten nieudacznik i konfident!